Dzień dobry Państwu, nazywam się Izabela Kwiatkowska, jestem szefem Biura Ochrony Zwierząt, organizacji, która czynnie zaangażowała się w obronę wolnych krów z gminy Deszczno. Znajdujemy się w tej chwili na chyba najsłynniejszym w Polsce obozowisku założonym przez wolontariuszy z całej właściwie Polski, którzy dzielnie tutaj od połowy maja pilnują krów, aby nie stała im się krzywda, aby nie trafiły tam, gdzie zgodnie z wcześniejszymi decyzjami miały trafić, czyli na ubój. O tych krowach dowiedzieliśmy się stosunkowo późno, bo w okolicach marca, kiedy właściciel tego stada skontaktował się z Biurem Ochrony Zwierząt, informując, że właśnie odbierają mu całe stado, że zapadł wyrok w sądzie, który skazał te krowy na śmierć. Ta rozmowa była dosyć chaotyczna i niewiele z tego rozumieliśmy. Wówczas próbowaliśmy zainteresować grupę społeczną media tematem, ale wtedy jeszcze nie było takiego zainteresowania. Krowami zaczęto interesować się wtedy, kiedy znalazły się pieniądze na ich ubój, czyli 350 tysięcy złotych, które przyznano Ministerstwu Rolnictwa. I wtedy właśnie pojawiła się grupa społeczna, która postanowiła bronić życia tych krów i nie dopuścić do tego, żeby one trafiły pod nóż. Wyrok zapadł w listopadzie 2018 roku. Był o tyle absurdalny, że skazywał właściciela za znęcanie się, ale jednocześnie skazał też ofiary tego właściciela na śmierć. I była to jakby kontynuacja decyzji podjętej przez powiatowego lekarza weterynarii, wcześniejszej decyzji o tym, że stado bydła pana Skorupy ma trafić do uboju. Kiedy zawiązała się grupa społeczna, kiedy o krowach zrobiło się bardzo głośno, zaczęły się tutaj różne ruchy mające na celu przebadanie tych krów prowizoryczne i w efekcie wysłanie ich do rzeźni na ubój. Wtedy wkroczyliśmy my. Skorzystaliśmy z artykułu 38a, punkt pierwszy ustawy o ochronie zwierząt, który mówi, że jeżeli właściciel jest skazany za znęcanie się nad zwierzętami, to wtedy ma obowiązek, zgodnie z wyrokiem sądu, przekazać te zwierzęta innemu podmiotowi lub też innej osobie na czas obowiązywania tego zakazu. Ten zakaz był o tyle ważny, że wyrok zapadł w listopadzie 2018 roku i zgodnie z wyrokiem właściciel został skazany na zakaz posiadania zwierząt, oczywiście karę grzywny i tak dalej, natomiast wyrok był o tyle wadliwy, że nie orzekł przypadku tych zwierząt, co jest właściwie obligatoryjne. Ale ponieważ orzekł zakaz, to my skorzystaliśmy z tej właśnie formy i w artykuł 38a, punkt pierwszy ustawy o ochronie zwierząt mówi o tym, że jeżeli wobec właściciela, który znęca się nad swoimi zwierzętami, orzeczony jest zakaz, musi on w terminie wskazanym przez sąd przekazać te zwierzęta innemu podmiotowi. I właściciel właśnie nam te zwierzęta przekazał. Przekazanie było o tyle ważne, że wyrok sądu nie tylko skazywał właściciela, który był tą osobą znęcającą się, oprawcą, ale skazywał też ofiary tego właściciela na śmierć. I na tym właśnie polegała absolutna absurdalność tego wyroku. Przejmując krowy, otoczyliśmy jakby taką prawną pieczą i zablokowaliśmy ówczesne plany powiatowego lekarza weterynarii, który miał na celu jednak wykonanie swojej decyzji o uboju tych zwierząt, mimo że już wcześniej, dzięki też Polskiemu Towarzystwu Etycznemu, zainteresowały się tą sprawą najwyższe władze w państwie, premier Mateusz Morawiecki, prezydent Andrzej Duda, a także prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. I te najwyższe osoby w państwie właściwie ułaskawiły krowy i orzekły, że krowy mają żyć. I mimo
że była jakby wola ze strony centralnych władz, aby krowy ocalić, powiatowy lekarz weterynarii, pani Edyta Siwicka, dalej trzymała się swojej decyzji o uboju tych krów. Dlatego niezbędne tu było działanie jakby oddolne, czyli działanie organizacji, która te krowy przejmie i zabezpieczy przed działaniami powiatowego lekarza weterynarii. Czyli ona jest największym złoczyńcą? I wojewódzki lekarz weterynarii, który niejako steruje powiatowym lekarzem weterynarii. Krowy skazane tak naprawdę na ubój, gdyby się im przyjrzeć z bliska i dokładnie przeanalizować ich żywot tutaj na terenie gminy Deszczno, sprawiają wrażenie najzdrowszego stada w Europie. Dzięki temu, że właśnie żyły sobie w naturalnych warunkach przez tyle lat i tak naprawdę dawały sobie świetnie radę, no bo wiadomo, właściciel nie miał nad tym stadem kontroli. Ono rozrosło się prawie do 200 sztuk i tak sobie żyło, rozmnażało się. Nic złego się z nim nie działo. Jeżeli te krowy miałyby być chore, my podejrzewamy, że dawno pozarażałyby krowy z pobliskich tutaj gospodarstw. Nic takiego nie miało miejsca, więc skazywanie na ubój krów, które tak naprawdę są zjawiskiem w skali Europy, no jest decyzją co najmniej nieprzemyślaną. I stąd też no, taka zacięta walka o ich życie, bo jest to zjawisko, które warto chronić i warto udowodnić wszystkim niedowiarkom, że krowy żyjące w naturze, nawet pod gołym niebem, świetnie sobie radzą i mogą nie zamykane w jakiejś oborze, nie poddawane leczeniu antybiotykami, może się okazać, że właśnie takie krowy są zdrowe, w przeciwieństwie do tych, z których mięso pozyskuje się na przykład z wielkich hodowli przemysłowych. Wiadomo, że krowy z hodowli przemysłowych są faszerowane antybiotykami, są zestresowane, no i na pewno stan zdrowotny takich krów pozostawia wiele do życzenia. Natomiast nigdy nie myśleliśmy o tych krowach w kontekście mięsa, w kontekście mleka. Chcieliśmy przez tą akcję udowodnić, że także zwierzęta, którym przypisany jest przydomek gospodarskie, mogą żyć, mogą niekoniecznie kończyć swoje życie w rzeźni, tylko właśnie żyć aż do naturalnej śmierci. I przez cały czas dążymy do tego, żeby tak się właśnie stało, żeby te krowy trafiły do Czarnocina, do rezerwatu w województwie zachodniopomorskim. Ofertę złożył nam pan Witold Bieszkę, który patrzył w tym właściwie świetny interes, dlatego że jest to obszar chroniony, tam są chronione gatunki ptaków. I pan Bieszko właściwie woli mieć takie żywe kosiarki, niż na przykład płacić za koszenie trawy, do czego jest zobowiązany, żeby te ptaki, które są pod ochroną, mogły się tam spokojnie rozwijać. To stado tak naprawdę udowodniło nam ludziom, że ono świetnie sobie radzi bez ingerencji naszej. Potworzyły się podstada w tym stadzie, słuchajcie, które mają swoje dzieci, które świetnie te dzieci wychowują, tworząc przedszkola dla tych dzieci, tworząc tak zwane mateczniki, gdzie powiedzmy na noc tworzy się taki okrąg i to nam właśnie pan Piotrowski bardzo ładnie pokazywał, w którym wszystkie cielaki są zbierane do tego koła, otoczone tymi matkami, a reszta stada śpi. I na drugi dzień, na przykład na następną noc, one się wymieniają. Więc to jest coś niesamowitego. Nie zobaczymy tego w stadzie, które żyje w obozie, w oborze, bo tam tego stada nie ma. Tam każda krowa jest jakby jedna i tylko sobie. Więc tak naprawdę uważam, że to stado, które tutaj żyje, może być taką formą choćby nawet do obserwacji. Że jednak zwierzęta hodowlane świetnie dają sobie radę w naturze i one naprawdę nie potrzebują ingerencji człowieka w tej kwestii.
A drugą ważną kwestią jest kwestia działania tych krów na rzecz natury, czyli po prostu na ptaki lęgowe, dlatego że niwelując tą wysoką trawę, wyjadając ją notabene, stwarzają doskonałe warunki do gniazdowania i wychowywania piskląt przez niektóre ptaki, które w innych warunkach nie miałyby takiej szansy. Przede wszystkim te całe stado też powoduje to, że broni tych ptaków ziemnych takich przed drapieżnikami, czyli po prostu lis, widząc jakieś duże stado krów czy coś takiego, nie zbliży się na jakąś taką odległość, bo te krowy po prostu bytują z tymi ptakami, razem współżyją i one też chronią. I w tej chwili w Polsce jest właśnie mało takich rejonów właśnie, gdzie krowy w naturalny sposób, tak jak kiedyś to było, wyjadają tą trawę, tworzą, no, że współpracują, że one są bardzo korzystne dla tego środowiska, dla tego ekosystemu. I jest to naprawdę też bardzo ważne z takiego punktu przyrodniczego. Mieliśmy taką sytuację z soboty na niedzielę w nocy, kiedy o 12 przeszła tutaj nawałnica, straszny wiatr, potężny wiatr, a one godzinę wcześniej zwoływały się po to, żeby chronić te swoje małe cielaczki. Także to jest niesamowita społeczność, która po prostu porozumiewa się ze sobą i myślę, że niektórych zachowań to my możemy się od nich uczyć. My dlatego zachęcamy, żeby tutaj wszyscy przyjechali i nawet wieczorem posłuchali, jak te krowy się nawołują między sobą, jak one się pilnują. Jak na przykład byki ostrzegają się, że ktoś nadchodzi. To jest bardzo, słuchajcie, to mi się wydaje, że to jest ewenement na skalę światową i z tego można naprawdę świetną ścieżkę edukacyjną dla naszych dzieci utworzyć, którym de facto krowa kojarzy się tylko albo z mlekiem, albo ze stekiem na talerzu. No, dokładnie. Albo z reklamą, kurczę, Milki, tak? Gdzie jest piękna fioletowa krowa i tatuś po byku, tak? Ale to świadczy też o tym, że po prostu te zwierzęta tak zwane hodowlane w tej chwili po dłuższym okresie przebywania w naturze, one nabywają, po prostu wracają do natury, do tych swoich takich pierwotnych instynktów. Odradzają się instynkty, tak, czyli ochrona stada, czyli te najmocniejsze osobniki po okręgu, wtedy tam te młodsze, najmłodsze w środku. No to jest fantastyczna sprawa. Ja miałem okazję obserwować takie stada wolnych krów w Skandynawii, ale tym krowom skandynawskim do tych naszych krów to jest naprawdę daleko. Naprawdę daleko. No i to jest, było po prostu barbarzyństwo, żeby te krowy po prostu zamordować. Ja nie mieści mi się to po prostu. Czy nawet w głowie. Jeżeli są takie propozycje, żeby je po prostu porozkładać po gospodarstwach rolnych albo dać do rolników, to wtedy już cała ta społeczność, to wszystko, te więzy, to wszystko po prostu zniknie. Rodziny. To będzie po prostu rozbicie rodziny, nie? A poza tym finalnie oni i tak je oddadzą do rzeźni. Te krowy jeszcze zrobiły coś innego, że z całej Polski ludzie się połączyli ludzi, stali tak. Się paczką przyjaciół, przyjeżdżają wciąż nowi, przyjeżdżajcie, bardzo prosimy. Obóz jest otwarty dla wszystkich, bo tego stada trzeba jeszcze pilnować, ale mówię, krowy nas nauczyły też przyjaźni i takiego zrozumienia drugiego człowieka. Miałam okazję zaobserwować jeszcze bardzo fajną rzecz. Wtedy, kiedy było w miarę spokojnie i cicho i one jeszcze nie były przyzwyczajone do obecności ludzi, żerowały sobie bardzo blisko tutaj i my żeśmy podchodzili do tych krów. Stado było prawie pełne z przodu i jak zbliżał się wieczór, to one zaczynały się nawoływać i byki wtedy, przewodnicy stada, wyprowadzali z otwartej przestrzeni te krowy w bezpieczne miejsce na czas nocy. To było coś niesamowitego i nie wiem skąd one wiedziały, że to już jest ta godzina, bo na dworze było naprawdę jasno i było widać, jak te krowy parami, czwórkami, w zależności od wielkości podstad, sobie po prostu wędrowały w bezpieczne miejsce. Jak to było, jak oni się nawołują, nie? Jak jest jakieś opieszały, jak jakiś, to powiedzmy, tam cielak zaczynał brykać, jak był po prostu dyscyplinowany, że ma szybko dołączyć do stada. Słuchajcie, to jest to niesamowite, ciekawe, nie? Rzeczy są tak, no, tego nie zobaczymy w oborze. Na pewno nie. Nie. No, i nie u pani tej powiatowego weterynarz na talerzu. A poza tym jeszcze powiedzmy sobie jasno, te krowy na pewno są zdrowe, bo po nich widać. I najprawdopodobniej jest tak, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę. Ktoś może ma ochotę na zdrowe mięsko, a my na to nie pozwolimy. A co z tymi końmi? Z tymi końmi, które są tam? Konie należą do jakiegoś innego gospodarza, który po prostu wpuścił je na teren łąki pana Grzegorza Piotrowskiego. No i one też po prostu korzystają. Są razem z krowami i właściwie mamy tu stado krowie-okońskie,
które się traktuje całkowicie jak rodzina, ale jak jedna rodzina, ale to jest no, niesamowita symbioza, to się dobrze obserwuje, bo... Klasy, ale nie są nastawione wrogo do siebie. Dokładnie, po prostu żyją tak, jakby były tego jak samego... Jak na prerii, jak na prerii amerykańskiej, jakby były Mustangi, tego samego gatunku, ale... No, razem z bizonami, nie? O, ta, o właśnie, ale są to małe porównanie. To są takie same porównania właśnie, no, tak. Czyli to jest taki instynkt właśnie jak bizony na prerii razem z tymi, z Mustangami, tak, także... Żuby. No i to jest w Europie, to jest u nas w Polsce, to jest u nas tutaj właśnie w gminie Deszno, tak, i dzięki takim ludziom właśnie, którzy ze swojego serca, z zaangażowania, to jesteśmy po prostu w stanie, nie sami, tylko właśnie taką wspólnotą, że są ludzie zainteresowani jakoś się wesprzeć, pomóc i myślę, że finalnie uratujemy te krowy i będziemy ponad tym wszystkim, ponad podziałami politycznymi, ponad pieniędzmi, tylko po prostu dbajmy o dobro tych zwierząt, bo to są po prostu też no, nasi bracia mniejsi, no i tyle. Czyli to są pierwsze zwierzęta, które wyzwoliły się z Matrixa. Dokładnie. Dokładnie. A my razem z nimi. Bez sztucznego zapłodnienia, które podobno ma być takie super i takie prowadzić, że tak wyeliminować wszystkie choroby, tak? Bez tego, jak ja ostatnio się dowiedziałam, nie wiem, czy to można, tak? Jak jest na przykład pobierane nosienie u byków, tak? Jaki to jest brutalny sposób, bo one są rażone prądem, te byki, wiecie? Słuchajcie, a to się wszystko odbywa naturalnie i na tym się okazuje, że krowa, jałówka może, że tak powiem, urodzić cielaka bez udziału człowieka, bez wyciągania sznurkami tego cielaka, kurde, z tego łona tej krowy, tak? Odbywa się to w przyrodzie. W przyrodzie, dokładnie. I odrobina dobrej woli, tylko właśnie kwestia tego kolczyka, tego badania, nic więcej nie trzeba. No i właśnie jeśli chodzi o tą dobrą wolę, tej brakuje na każdym etapie urzędniczej machiny i to jest właśnie prawdziwy Matrix. Czyli jeszcze raz, kto jest najgorszym tutaj złoczyńcą w tej chwili? Wojewódzki lekarz weterynarii, powiatowy lekarz weterynarii. A jakie są ich motywacje? Tego właśnie nie potrafimy zrozumieć, jakie są ich motywacje, ale tak jak powiedziała tutaj koleżanka, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Jeżeli jest błogosławieństwo najwyższych władz w państwie, a ktoś na dole cały czas robi wszystko, żeby nam to utrudnić, żeby udowodnić, że jednak społecznicy i organizacja nie poradzą sobie z tym zjawiskiem, no to musi być jakiś powód, tak? Musi być jakiś powód. My no, wierzymy, że minister rolnictwa ma naprawdę dobrą wolę, żeby nam pomóc i doświadczyliśmy tego na wielu etapach, ale przy załatwianiu każdej drobnej, najdrobniejszej sprawy napotykamy na beton i musimy interweniować dalej. No i teraz mamy taki problem, że ponieważ wkroczyliśmy jako ten dysponent stada zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, po dziś dzień pani Edyta Siewicka, powiatowy lekarz weterynarii, nie przyjęła tego do wiadomości i bez przerwy wysyła do gminy Deszczno wnioski o odebranie nam stada. Mimo że nie wierzy, że jesteśmy dysponentami, to ciągle nam chce to stado odebrać, bo uznała, że my się teraz znęcamy nad tym stadem. Znęcamy się poprzez to, że trzymamy w warunkach zagrażających zdrowiu i życiu, pomimo że te krowy przez 20 lat żyły w takich warunkach. Mało tego, od kiedy trafiły pod opiekę gminy Deszczno za zgodą powiatowego lekarza weterynarii, cały czas są w tym samym miejscu i do tego momentu, kiedy myśmy przejęli stado, nie było znęcania się. Od kiedy myśmy przejęli stado, te warunki zaczęły zagrażać nagle zdrowiu i życiu. Potem pani powiatowa lekarz weterynarii wymyśliła, że myśmy stado porzucili. A porzuciliśmy w ten sposób, że nie podpisaliśmy jeszcze umowy z wójtem gminy Deszczno. To też nie stało się z naszej winy, dlatego że tu trwały jeszcze negocjacje na etapie na linii gmina, właściciel łąki, więc my cały czas byliśmy gotowi do podpisania umowy, a nie z naszej winy ta umowa nie została podpisana. Niemniej jednak uparcie pani Siewicka bombarduje gminę tymi wnioskami o odebranie nam stada. Gmina cały czas wstrzymywała się z wszczęciem postępowania, aż w końcu wszczęła to postępowanie wobec nas. Skończyłoby się to tak, że gdyby oczywiście my znamy doskonale procedurę administracyjną, robilibyśmy zażalenia do SKO i tak dalej, ale odebranie zwierząt organizacji prozwierzęcej, która ma pod sobą całe mnóstwo zwierząt, opiekuje się nimi, jest za nie odpowiedzialna, potrzebuje na nie środków finansowych, skutkowałoby bardzo złą renomą dla tej organizacji, że jak to? Organizacja tu się opiekuje zwierzętami, a tu się na przykład znęca i odebrano jej stado. I do tego cały czas powiatowy lekarz weterynarii oczywiście dąży, żeby udowodnić, że jesteśmy największym złem. Kiedy powiatowy lekarz weterynarii został, czyli pani Siewicka, została w końcu zmuszona do wygaszenia decyzji o ubiciu tego stada, nabrałam much w nosie
i przestała odbierać telefony. Nie chciała się już z nikim kontaktować. Przestała w ogóle współpracować. To znaczy nie współpracowała wcześniej także. Dlatego, że na przykład o godzinie 17 jednego dnia wysłała nam takiego maila, że mamy, że teraz my mamy przedstawić stado do badań o 5 rano dnia następnego, gdzie my dopiero staliśmy się dysponentem tego stada. Konstrukcja była wybudowana 6 km dalej u innego gospodarza i wiadomo było, że ona wiedziała doskonale, że fizyczną niemożliwością jest to stado przepędzić w nocy, tak? Gdzie my jesteśmy w Zielonej Górze, tu jest parę osób, jest to po prostu niemożliwe. Ale mimo to uparcie dążyła do tego, żeby się tak stało, mimo że do późnych godzin wieczornych negocjowałam z nią, żeby przesunęła ten termin. Cały czas pani inspektor powtarzała, to pani nie współpracuje, mam uznać, że pani nie będzie z nami współpracowała. Mówię, nie, jeszcze raz pani powtarzam, że współpracujemy, ale chcemy, żeby na logikę przeniosła pani ten termin na później, bo są upały, tam są krowy cielne, nie chcemy im fundować tego stresu, chcemy tą konstrukcję wybudować na polu, na którym oni są. Czyli mam rozumieć, że pani nie współpracuje. Uznałam, że oczywiście ta dyskusja nie ma najmniejszego sensu i nic to nie da. Następnego dnia o 5 rano pani inspektor stawiła się oczywiście z lekarzami weterynarii na polu, wiedząc, że nas nie będzie i sporządziła notatkę, że Biuro Ochrony Zwierząt nie przedstawiło krów do badania i to się odbyło oczywiście z naszej winy. Teraz się okazuje, że żeby przedstawić krowy do badania, musimy mieć numer producenta, musimy zarejestrować siedzibę stada, musimy mieć kolczyki. Bardzo nas zastanawia, jak to badanie miało się wtedy odbyć bez tego wszystkiego, bez kolczyków, bez siedziby stada, bez producenta. Zarówno obozowiczek i my doskonale wiedzieliśmy, jaka by była droga tych krów po tym prowizorycznym badaniu. Te krowy miały być ładowane zaraz po pobraniu krwi na ciężarówkę i wywożone Bóg wie dokąd. Dobra, to powiem tak. My współpracujemy z Fundacją Paragraf, która zajmuje się różnymi patologiami urzędniczymi, włącznie z tym, że zaglądamy sędziom i prokuratorom do dupy. Pani Siwicka raczej nie ma takiego immunitetu, więc troszeczkę jej współczuję. I no, zobaczymy, co będzie dalej. Jeśli wszystko w odpowiednich terminach nie zostanie przeprowadzone, no to wparujemy tam z kamerami i będziemy realizować procedury po naszemu. No i właśnie chciałam zwrócić uwagę, że teraz mamy zasadniczy problem, dlatego że my zrobiliśmy wszystko zgodnie z procedurami, to znaczy pani Siwicka zobowiązała nas komunikatem, który umieściła na swojej stronie, bo nam tego nie wysłała, że my jesteśmy teraz zobowiązani do ponoszenia kosztów za wszystko i musimy zarejestrować stado. No i zaczęliśmy rejestrować stado. Najpierw złożyliśmy wniosek o nadanie numeru producenta do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bo to był warunek, żeby uzyskać numer siedziby stada. Zwykle procedowanie takiego wniosku trwa parę dni, ale to po prostu procedowanie w nieskończoność się przedłużało. Proszę w skrócie, jakie straty finansowe są albo będą w stosunku do tego, co mogłoby dobrze, ich nie z powodu być? Z powodu trzytygodniowego przeciągania po prostu sprawy przyznania nam numeru producenta, społeczeństwo musi zapłacić dodatkowe 30 tysięcy za pobyt stada tutaj w Zakolu Santockim, dlatego że mieliśmy umówioną firmę na najbliższy wtorek, która za kwotę 20 tysięcy miała tutaj postawić konstrukcję i pracować przy pobieraniu krwi, przy badaniu, ale ponieważ urzędnicy zwlekali, robili to oczywiście celowo, z przyznaniem nam tego numeru producenta, numeru siedziby stada, wszystko to się stało, ale dopiero po interwencji z góry, stało się kilka dni temu. I dzisiaj właściwie na styk załatwialiśmy sprawę tego, aby to badanie i identyfikacja i liczenie stada mogło się odbyć w najbliższy wtorek, bo tylko wtedy firma ma czas. Ponieważ to się nie udało, okazało się, że mamy jeszcze całe góry do przeniesienia, firma następnym czasem będzie dysponować dopiero po 15 sierpnia. Czyli kolejne 2 tygodnie, które będą nas kosztować tutaj 30 tysięcy, które oczywiście musimy zebrać od ludzi, dlatego że mamy oczywiście błogosławieństwo ministra, ale nie dostaliśmy ani złotówki. Błogosławieństwo ministra jest tylko dlatego, że wkrótce będą wybory i wiadomo. Tak,
pod publikę. Wiecie Państwo, ja w ogóle nie rozumiem, jak jest możliwość, że się znalazło 350 tysięcy na utylizację stada, a nie ma pieniędzy na ratowanie tego stada. Żeby tak? te pieniądze Kiedy po mają, prostu przelać. Że tak powiem, no. Ma ministerstwo podane wszystko na tacy, tak? BOS się dostosował do wszystkich wytycznych, jakie ministerstwo nałożyło na biuro. Wszystko załatwiło, więc tak mi się wydaje, że ministerstwo też powinno z tych 350 tysięcy tak. uszcząć jakąś kwotę. Poparcie ministerstwa tak? jest tylko wyborcze, tylko że słowne, tak powiem. Tak. Dobrze, jaki apel do państwa, do społeczeństwa? Jaka sytuacja? Sytuacja jest taka, że mamy do zebrania dodatkowe 30 tysięcy i mimo naszych największych chęci nie udało nam się niestety sprowadzić tej, nie udało nam się załatwić badania na najbliższy wtorek. Mimo, że wszystkie służby były o tym informowane, wiedzieli, ile to nas będzie kosztować, zrobili wszystko, żeby nam się nie udało. Powiatowy lekarz weterynarii wystosował do nas kolejne pismo i znowu każe, jak małe dziecko, tłumaczyć i udowadniać, że jesteśmy tym dysponentem. Mimo, że myśmy już 15 razy tłumaczyli pani inspektor, także pisemnie, dlaczego jesteśmy dysponentem. Pani inspektor, trzeba dalej tłumaczyć jak dziecku, teraz chce jakiegoś pisma popierającego sądu. Nie istnieje takie pismo, że rzeczywiście jesteśmy tym dysponentem. Wszyscy już o tym wiedzą, tylko pani inspektor dalej tego nie rozumie. Oczywiście wystosujemy odpowiedź. To jej pismo pozostanie właściwie no, bez odpowiedzi, jakiej ona oczekuje, bo po prostu takie pismo nie istnieje. No ale apel do społeczeństwa, no prosimy o dalsze zbieranie pieniędzy, o udział w naszej zbiórce, która mieści się na naszym Facebooku. Wyznaczyliśmy tam sobie kwotę 300 tysięcy złotych do zebrania, bo my tak naprawdę nie wiemy, jak te krowy długo tu jeszcze będą, dlatego że są różne wersje, że po pierwszym badaniu będą mogły jechać do Czarnocina, ale na przykład powiatowy lekarz weterynarii z zachodniopomorskiego utrzymuje, że przyjmie je dopiero za pół roku. A jeśli je przyjmie za pół roku, to jest gdzieś pół miliona do zapłacenia, tak? Bo każdy miesiąc to jest 60 tysięcy. Natomiast one będą mogły być tutaj tylko do października, bo po październiku trzeba je stąd spędzać, bo to jest teren zalewowy. Zacznie się zima, trzeba już nimi się opiekować profesjonalnie. Trzeba je spędzić w inne miejsce, gdzie będzie im trzeba jeszcze wybudować budynek. Za 100 tysięcy na przykład. Więc my sobie myślimy, że jeżeli urzędnicy dalej będą... My oczywiście staramy się społeczeństwu wykazać, że wina leży po stronie urzędniczej. No i do społeczeństwa już należy decyzja, co z tym zrobi, tak? Wiemy, liczymy na Państwa i liczymy na Waszą wyrozumiałość, na Waszą hojność, na to, że będziemy do ostatniej kropli mleka bronić naszych krów. No ale niestety bez pieniędzy to się nie uda. 30 tysięcy dodatkowe do zebrania, to jest bardzo duża kwota. Myślę, że społeczeństwo odpowiednio ten manewr powiatowego lekarza weterynarii i urzędników z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oceni. Natomiast nie zostawiajcie nas w tej sytuacji, bo zabrnęliśmy już za daleko, żeby teraz się wycofać. Na co oczywiście urzędnicy liczą, że my się wycofamy. I to się oczywiście rozmyje i wreszcie będą mogli podjąć tę decyzję o uboju. Dokładnie tak. Ja tylko jeszcze może chciałam swoją wyższość pokazać po prostu. Że skąd się bierze kwota ponad 2000 dziennie? Słuchajcie, to są duże, to jest 180 sztuk zwierząt. To wychodzi na tak de facto średnio około 10 zł. 12, dokładnie 12 zł za krowę. Na jedną krowę. No. Ale brutto, więc to trzeba zaznaczyć. Także jeżeli to się przyliczy, to są duże zwierzęta i to, słuchajcie, to nie ma tak, że sobie tam trawka rośnie za darmo, tak? Ten pan Piotrowski, który już mógłby to skosić i sprzedać, tak? On też musi mieć pieniądze, ponieważ ma swoje stado na wykarmienie swojego stada. Tak, przeznaczyć. On tego stada, dokładnie. Kiedy tylko chcemy, jest do naszej dyspozycji. Tak, no naprawdę to trzeba wielki szacunek proszę dla tego Państwa, człowieka. Że, ja tak. chciałam tu jeszcze powiedzieć jedną rzecz z racji tego, że no, naprawdę długo już ten obóz trwa, jak widzicie Państwo, 62 dzień. Mam kontakt z panem Piotrowskim praktycznie codziennie i wiele razy była taka sytuacja, że coś nas tutaj na obozie w godzinach wieczornych niepokoiło. Dzwoniliśmy do niego i nie było, słuchajcie, problemu. Ten człowiek, pomimo tego, że mieszka nie w tej miejscowości, nie w Borku, dokładnie, to jest miejscowość oddalona od tego miejsca o parę tak, tam kilometrów. Jest 9-10 km. Ten człowiek po prostu wsiadał w samochód i przyjeżdżał. I nie było problemu. Weźmy też pod uwagę, że pobyt psa w schronisku
kosztuje 13,5 zł, 15, 10, w zależności jakie to jest oczywiście schronisko, bo są różne schroniska, ale 13,5 zł no to jest taka standardowa cena pobytu psa w schronisku. No, porównajmy sobie psa a krowę, tak? No, jest zasadnicza różnica, także to nie jest wygórowana cena, chociaż wydaje się ogromna, no bo dziennie, skołować dziennie 2160 nie jest prosto. I póki co płaci społeczeństwo, ale jeżeli dalej urzędnicy będą wstrzymywać, no to zrobimy wszystko, żeby obciążyć urzędników tą właśnie kwotą, tak? Bo jesteście Państwo odpowiedzialni, mówię, zwracam się tu do urzędników za tą patową sytuację. Tak, poproszę Panią później o listę tych wszystkich złoczyńców i jeśli sprawa nie zostanie załatwiona w dosyć szybkim tempie, to po prostu w trybie dziennikarza śledczego z ramienia Fundacji Paragraf wpadniemy do tych ludzi, no, do każdego z osobna, ich gęby opublikujemy w internecie, tak jak to robimy z sędziami, prokuratorami, którzy szkodzą ludziom. Ja powiem jeszcze jedną rzecz. Te krowy były tu przez 20 lat. Tolerowano ten stan rzeczy i doprowadzono. To właśnie służby weterynaryjne doprowadziły do takiego stanu rzeczy. Na szczęście tym krowom, bo dzięki temu mamy to zjawisko. I nagle sytuacja stała się na tyle wstydliwa, oczywiście w kontekście Unii Europejskiej, bo znamy sytuację o krowach leżakach, które wyszły na jaw, tak? Na ubój trafiały do rzeźni w nocy krowy już umierające, śmiertelnie chore. Sprawa się rypła, że tak powiem, i Unia się o tym dowiedziała. Mieliśmy embargo, tak, na mięso. I dlatego teraz tak bardzo zainteresowano się tym stadem. Dopiero teraz, bo do tej pory jakoś nikogo to nie obchodziło. I teraz w momencie, kiedy pojawia się organizacja, pojawiają się ludzie, którzy robią wszystko, żeby to stado zalegalizować, żeby to wszystko odbyło się zgodnie z prawem, banda urzędników po prostu robi wszystko, żeby nam w tym przeszkodzić. Nie widzimy w tym logiki. Ja nie wiem, czy to jest polska specyfika. Naprawdę są ludzie w innych krajach, którzy tego kompletnie nie potrafią zrozumieć. Jak to jest, że najwyższe władze bronią tego stada, wydały jakąś decyzję, że to stado ma żyć, a tu na dole dzieją się jakieś kosmiczne rzeczy, po prostu trudne do wyjaśnienia. To stado nawet sprawia, że przyjeżdżają dziennikarze. Oczywiście. Dzisiaj był dziennikarz z Niemiec. A pani powiatowa lekarz weterynarii i wojewódzki lekarz weterynarii zamknięta w swoim jakimś takim urzędniczym kokonie, absolutnie bez wyobraźni, próbuje za wszelką cenę postawić na swoim. Ja tylko przypomnę, że no z pism, które ona do nas wysyła, też wynika, że ona kompletnie nie zna ustawy o ochronie zwierząt. Myli paragrafy, myli artykuły. Ale dzięki tym jej pismom niestety sprawa się przedłuża, bo każdy traktuje to, co ona pisze i to, co ona mówi, bardzo poważnie. Tak? I szybciej urzędnik uwierzy urzędnikowi niż na przykład nam. Ale my w efekcie udowadniamy, że to my mamy rację, a nie powiatowy, tylko że to trwa. A każdy dzień kosztuje 2160. Jeśli to badanie odbędzie się po 15 sierpnia, to tu będzie mnóstwo ludzi potrzebnych do pomocy. To jest eksperyment. 180 dzikich krów zbadać, pobrać krew. Ludzie tu będą potrzebni. Firma będzie tu miała kilku pracowników, ale będzie cała reszta wolontariuszy, także potrzebna do pomocy, do zapędzania tego stada, może do przetrzymania. Będziemy notować, sami będziemy robić inwentarz, tak, zdjęcia. Naprawdę, potrzebujemy sztab ludzi, bo jak Państwo widzicie, w zasadzie możemy liczyć tylko na siebie. I pamiętajcie, że biało-czarna krowa to jest symbolem naszej Polski. Bez czarno-białych krów w takiej samej Polski, jak kiedyś była, to już nie będzie. Aczkolwiek rude krowy też tam są. Też tam są. Ja tylko jeszcze powiem, że słuchajcie, przyjeżdżajcie tu, to miejsce ma niesamowitą energię i naprawdę, zobaczcie, łączy nas, to są ludzie naprawdę o różnej, no to po prostu różni ludzie i się naprawdę wszyscy wspaniale tutaj czują. Nie wiemy skąd to wynika, nie wiem, może że to jest dąb, jak ci prawdawni Słowianie tutaj walczymy, ale miejsce to naprawdę ma super energię. I to każdy powinien przyjechać i zobaczyć Ryszard? To miejsce. Tak. Ryszard się z tym zgadza. Nawet Ryszard się zaangażował. To jest stróż naszego obozu. No, i tyle miłego, my też dziękujemy bardzo. No super, bardzo fajnie powiedzieć. Ojej, a to streścić w jednej rozmowie to wszystko. Dobra, to chodźmy już.